Krzywizna umysłu, odcinek 7. Tak jak poobiecałem w 6 odcinku, no jeszcze wrócę do tego odcinka, no i właśnie teraz chciałem wrócić, ponieważ w tamtym odcinku, odcinku manipulacyjnym, dopuściłem się pewnej manipulacji, tak jak sama nazwa wskazuje. No dlaczego ja się tam jej dopuściłem? No chciałem, aby osoby, które no wierzą w ten niebocentryzm, które uznają ten niebocentryzm, żeby zobaczyły, żeby znalazły tą manipulację. Chciałem zobaczyć, czy oni są w stanie w ogóle wykryć jakąś manipulację. I dlatego specjalnie wprowadziłem do tamtego odcinka właśnie taką rzecz. No chciałem po prostu zobaczyć, czy na przykład Karol znajdzie miejsce, gdzie ja, no co ja manipuluję, jak ja manipuluję. Okazuje się, że nie dał rady. Wskazywał na refrakcję, że popełniam jakieś błędy w refrakcji, w omawianiu tej refrakcji, ale tutaj nie jest to prawda, ponieważ w refrakcji dobrze bardzo wszystko omówiłem, tak jak trzeba. Mało tego, przy okazji tego doświadczenia z refrakcją, to ja tam odkryłem właśnie, że zdjęcia Słońca, które można znaleźć w internecie, takiego spłaszczonego, Słońca i Księżyca również, wyraźnie dowodzą tego, że refrakcja atmosferyczna jest faktem niepodważalnym. Mimo że Mariusz Szczytyński twierdzi w swoich filmach, że to są twierdzenia bezdowodowe, że nie ma dowodów na refrakcję, nie jest to prawda. Refrakcja jest faktem i właśnie to doświadczenie moje, które przeprowadziłem z moim przyjacielem Mateuszem, wyraźnie mi to uświadomiło, że patrząc na te zdjęcia widzę właśnie na dowód niezaprzeczalny odgięcia promienia do dołu. No zobaczmy, ja tutaj wyraźnie pokazałem, że promień odgina się do dołu przy okazji tej szklanki. I Karol na przykład twierdził, że moje oko jest poza tym ośrodkiem, a my tu mamy ośrodek i że w ośrodku ten promień się nie odgina. No tutaj nawet patrząc na ten film to widać, że te światło, kiedy ja przystawiam tę szklankę, ono idzie prosto, a nagle znika. Gdzie jest? Jest niżej. Odgięło się w dole i w dole widać, że tam te światło jest. W tym dnie szklanki się odbija. A dno szklanki gdzie jest? Przecież jest w tej wodzie, te dno szklanki, i mimo to właśnie tam ten promień się kieruje w tamtą stronę. A więc wyraźnie widać, że gdybym oko swoje wsadził, Karolu, gdybym wsadził swoje oko do tej szklanki, czy też aparat, to bym miał tak samo odgięty, może nie tak samo, ale bardzo podobnie miałbym odgięty ten promień, ponieważ on się odgina już w momencie wejścia do szklanki. I te zdjęcia właśnie tego księżyca, czy też tego słońca, wyraźnie to pokazują, że ta refrakcja zachodzi. Ja tam do tego swojego przyjaciela mówię takie słowa. Czyli czym grubsza tafla wody, tym bardziej się odgina, widzisz? I właśnie na podstawie tych słów, kiedy to potem przesłuchiwałem się, to zaobserwowałem zjawisko, które pozwoliło mi zrozumieć, na czym polega dowód, ten wizualny dowód refrakcji. Gdybyśmy tam zamiast tej łyżki wstawili kulkę jakąś, piłkę, no coś, co obrazuje słońce, to otrzymalibyśmy obraz spłaszczony. Dlaczego? No dlatego, że dół, krawędź dolna tego obiektu okrągłego byłaby niżej, co za tym idzie, musiałaby przejść przez większą, przez tą grubszą taflę wody niż krawędź górna. To powoduje, że dół idzie do góry w większym stopniu niż góra, co wpływa na to, że widzimy taki spłaszczony obraz. A więc to zdjęcie Słońca, czy też zdjęcie Księżyca, jest wyraźnym dowodem, że Mariusz Szczytyński kłamie, mówiąc, że nie ma na to dowodów. To jest dowód. I szklanka wody te dowody dostarcza. Mariusz Szczytyński również w tym filmie, o którym tam pokazywałem, to mówi, że woda to nie atmosfera. Natomiast jest jeszcze taki jeden film, który on zrobił, Tajemnica drugiej soczewki. W tym filmie natomiast twierdził, że zasłaniamy okno na czarno, robimy dziurę w środku, pada na pryzmat, no i jak się światło zachowuje po pryzmacie. Tak jak tutaj, a zagina się do dołu. W porządku. Z logicznego punktu widzenia wszystko gra, ale pryzmat to nie atmosfera. A więc widzimy, twierdzi, że pryzmat to nie atmosfera. Tam woda nie była atmosferą, tutaj pryzmat nie był atmosferą. Tylko że widzimy pewną ciekawą sprawę, że na pryzmacie
następuje, kiedy odpowiednio przejdzie ten promień, takie rozszczepienie kolorów. I teraz zauważmy, że podczas zachodu słońca również mamy taką gamę kolorów. Mamy kolor żółty, mamy kolor czerwony, a na niektórych zdjęciach również możemy zaobserwować na moment, kiedy słońce już zachodzi, kolor zielony. To dowodzi, że pryzmat może bardzo skutecznie symbolizować, czy też imitować atmosferę. W wolnych podręcznikach, to jest na zasadzie takiej Wikipedii, znalazłem podręcznik do gimnazjum i tam zaproponowano zrobienie takiego doświadczenia z cukrem. Do akwarium można wsadzić cukier i ten cukier będzie powodował, że gęstsza będzie ta woda jakby z cukrem, wyżej będzie rzadsza, a niżej będzie gęstsza przy dnie. I to będzie też powodować zagięcie promienia do dołu. Czyli znowu mamy odtworzenie takich samych warunków jak w atmosferze. W atmosferze niżej mamy więcej powietrza, mamy grubszą warstwę tej atmosfery, a wyżej mamy cieńszą. W związku z tym, nawiązując jeszcze do mojego doświadczenia ze szklanką, słońce wpadając do tych górnych warstw atmosfery odgina się w dół w stopniu mniejszym, a więc i w mniejszym stopniu się podnosi krawędź górna tego słońca do góry, natomiast dolna krawędź podnosi się bardziej, ponieważ większą taflę atmosfery musi pokonać. Także pamiętajcie, Mariusz Szczytyński wciska kity. On, nawet jak się dobrze wsłuchamy w ten film, to zobaczmy, co on tam mówi. Z logicznego punktu widzenia wszystko gra, ale pryzmat to nie atmosfera. Co ciekawe, w tym przykładzie korzysta się z tak zwanej logiki. To jest tak zwany wniosek logiczny. Dlatego narysowano ten wykres z Wikipedii w kolorze czarnym. Czyli promień idzie przez przestrzeń kosmiczną, załamuje się na granicy kosmosu i atmosfery i zaginając się w dół dociera do siebie. Z punktu widzenia logiki byłoby w porządku, ale to nie działa. Jest odwrotnie. Pytanie dlaczego? Dlatego, bo istnieje siła, która odgina promień. Istnienie tej siły opisują na stronach niemieckojęzycznych naukowcy, którzy się zajmują niebocentryzmem w Niemczech. I tam można to sobie poczytać, linki są pod filmem. Czyli odgięcie działa wbrew utartej logice, ale z drugiej strony jest potwierdzone dowodami. Tak jak mówiłem, to wszystko na części czwartej. On mówi, że to, co jest na Wikipedii, jest logiczne, jest zgodne z logiką, a dowody, które on przedstawi, są sprzeczne z tą logiką, są nielogiczne. On to wyraźnie mówi. Co to oznacza? To oznacza, że on po prostu w tym filmie szykuje sobie grunt pod wciskanie ludziom kitu. On już tu zaznaczył, że będzie ludzi kitował, że ma ją ludzie odrzucić swoją logikę, ponieważ on będzie opowiadał coś, co jest wbrew logice. Więc po co ci ta logika, skoro to jest wbrew utartej logice? Tutaj Szczytyński mógł jeszcze utarł logikę, bo utarta logika jest odwrotna niż dowody, które on przedstawia. Tylko że dowody przeważnie są logiczne. Właściwie zawsze są logiczne. Właściwie kiedy poznajemy coś, kiedy coś więcej, coś bardziej rozumiemy, to staje się bardziej logiczne. To tak działa, panie Mariuszu Szczytyński, a nie tak, jak ty byś chciał, żeby to działało. Bo ty byś chciał, żeby ludzie odrzucili swoją logikę, żeby ludzie nie ufali swojemu umysłowi, tylko żeby ufali tobie, twoim dowodom, które ty wyciągasz. W poprzednim filmie dopuściłem się manipulacji. Wziąłem Mariusza Szczytyńskiego film, a właściwie zdjęcia, na których on mówi, że środek obrazu podnosi się do góry i pokazałem, że na moim obrazie podnosi się łyżka do góry, co jest dowodem na refrakcję. Dowodem niezaprzeczalnym istnienia refrakcji atmosferycznej też. No i wykorzystałem ten fakt, że Szczytyński mówi właśnie o tym, że podnosi się obraz do góry, ale tak naprawdę dopuściłem się manipulacji. I ta manipulacja była dość prosta do znalezienia, ponieważ wystarczyło przyjrzeć się tylko temu zdjęciu Szczytyńskiego, które ja tam wsadziłem do tego filmu mojego,
i wystarczyło przyjrzeć się mojej łyżce w tej szklance, która się odgina. I moja manipulacja wychodzi na jaw, ponieważ moja łyżka idzie do góry, natomiast obraz tak naprawdę, środek obrazu idzie do góry u Szczytyńskiego, ale obraz idzie w dół. I właśnie w tajemnicy drugiej soczewki Szczytyński próbuje to wyjaśnić. Jak już wspomniałem, będzie to wyjaśnienie przeciwne logice. Już mamy odrzucić naszą logikę, żeby zrozumieć to, co on tam będzie mówił. A więc w taki sposób właśnie zmanipulowałem swoich widzów. Ale tutaj właśnie w tym odcinku odkręcam tą manipulację i wyjaśniam, w którym momencie zmanipulowałem. Natomiast Szczytyński nic nie odkręca nigdy, nic nie wyjaśnia, tylko jak widzi, że coś narozrabia, chowa swoje komentarze, usuwa swoje komentarze i tak zrobił właśnie pod moimi filmami na przykład. Potem oskarżył oczywiście o to mnie, że ja to mu usunąłem, natomiast to on usunął, ponieważ no widział, że się zbłaźnił, no to usunął. Są pewne przesłanki, że to on usunął i ja to mogę w sumie zrobić odcinek o tym. Może zrobię, nie wiem. Ale on nie tylko z komentarzami tak postąpił, ponieważ zapraszam na forum, gdzie kiedyś omawiałem już, odsyłałem do tego forum kogoś, chyba w komentarzach, bible.4um.pl, taka dziwna nazwa, właściwie to jest forum biblijne i tam użytkownik Cyprian pokazuje, że Mariusz Szczytyński, pseudonim Red October, palnął głupotę z pewnymi zdjęciami księżyca i potem bardzo sprytnie, po cichutku się wycofał z tego i tam Cyprian to zauważył i Cyprian tam zamieszcza różne screeny. Podobnie właśnie zrobił z moimi komentarzami. A więc ja staram się wyjaśnić, ja staram się rozwiązać problemy, ja staram się, kiedy coś źle powiem, to na przykład mogę to sprostować, ja nie mam z tym problemów, ja się tego nie wstydzę, że coś się, błąd jakiś popełniłem, nigdzie się nie uchylam od jakiejś odpowiedzi. Natomiast Szczytyński właśnie zwiał. No widocznie on sam nie wierzy w tą teorię, którą głosi. Zresztą jak już wspomniałem, on sam twierdzi, że to jest nielogiczne, co on opowiada, więc co się tu dziwić. Jak poszedł nad jezioro Turawskie, to się bał glonów, że go glony pobrudzą. Czy tak się zachowuje człowiek, który udowadnia prawdę, który głosi prawdę, który walczy o prawdę? Szczytyński. To już od razu widać, że twoja teoria jest do kitu. Ale że pokazać, że ona jest do kitu, to chciałem właśnie zastanowić się nad tym, co on opowiada w tej tajemnicy soczewki. On tam pokazuje takie zdjęcie, w którym zamieszcza schemat podnoszenia się promienia do góry i wyjaśnia, że ruchoma soczewka potrafi wykryć te odgięcie promienia. Na początku filmu próbuje właśnie wyjaśnić, że ktoś w komentarzach tam zaproponował mu wyjaśnienie tego podniesienia obrazu do góry, tego podniesienia środka tego obrazu przez błąd soczewki, przez błąd czy przez luzy jakiejś soczewki, przez luzy obiektywu czy przez błąd obiektywu. Ja chciałbym tutaj powiedzieć, że zgadzam się właśnie z tym wyjaśnieniem mimo wszystko i nie przekonuje mnie to, co Mariusz Szczytyński opowiada w tym filmie. On tam zamieścił taki film, którym dowodzi, że ten promień się podnosi i właśnie ten film naprowadził mnie na to, że on po prostu kłamie. Dlatego, że jeżeli by tak było, tak jak on mówi, to każde miejsce w tym filmie podczas przybliżenia powinno podnosić się do góry, bo zobaczmy tutaj na tym schemacie to widać. Dół ucieka do góry, środek ucieka do góry i jednocześnie też góra ucieka do góry. Więc wszystkie części obrazu powinny przesuwać się do góry przy jednoczesnym powiększeniu. A tutaj widzimy, że jest takie miejsce w tym filmie. Ono jest, jak zmierzyłem, około 20 pikseli ponad miejscem tego środka, które jest środkiem niby obrazu. Natomiast stąd wynika, że to nie jest rzeczywisty środek obrazu, tylko jest ten środek obrazu przesunięty o 20 pikseli do góry. Jeżeli to przesunięcie wynika z luzów w obiektywie, luzów soczewki, które powoduje, że ten obiektyw przesuwa się w dół, to zwróćmy uwagę, że będzie się wszystko zgadzać, ponieważ no, wystarczy, że tam kilka dziesiątych milimetra odegnie się ta soczewka w dół i już będzie to miało wpływ na obraz. Dlaczego? No ta matryca, która tutaj mamy ten obraz, to ta matryca wynosi wysokość tej matrycy około 6 mm, a więc zobaczmy, że wystarczy małe, drobne odgięcie, mały, drobny luz i już widać tą niezgodność. Chodzi o niezgodność środka tej matrycy, na którą pada obraz, z środkiem obiektywu, w
którym ten obraz jest powiększany. I stąd wynika właśnie te podnoszenie się obrazu. Te podnoszenie obrazu jest pozorne. Jest takie miejsce właśnie, które się nie podnosi i ono jest kilka pikseli wyżej. Co jeszcze ciekawe, to kiedy wziąłem ten obraz z tego jego filmu i porównałem z jego zdjęciami, to również tam ten obraz, środek tego obrazu, ten rzeczywisty środek, nie ten, który widzimy, że niby jest środkiem, tylko ten środek rzeczywisty, środek w obiektywie, pokrywa się z środkiem w obiektywie tych zdjęć, które on tam zamieszcza. Po dokładnym przeskalowaniu tego filmu, żeby pasował do tych zdjęć, bo musimy to przeskalować, żeby się wszystko zgadzało, to zobaczymy, że tutaj następuje cudowne pokrycie się tego miejsca, gdzie ten środek się nie przesuwa. Co jeszcze ciekawego można powiedzieć? No to, że Karol to jest taki żołnierz Szczytyńskiego. On bierze, człowieku, uzbraja się, bierze różne filmy, bierze różne pomysły od Szczytyńskiego i idzie walczyć na zagraniczne fora. I poszedł sobie walczyć na zagraniczne fora i na tym zagranicznym forum wsadził taki film, który miał dowodzić tego, że promień do góry się odgina. Ponieważ w początkowej fazie tego filmu rzeczywiście środek obrazu idzie do góry. Ale zobaczmy, od 14 sekundy ten promień jak stanął, tak ni cholery nie chce się ruszyć. Dalej mimo powiększenia, a więc dalej zgodnie z tym rysunkiem Szczytyńskiego, który przedstawię w tajemnicy drugiej soczewki, dalej ten obraz powinien przesuwać się do góry. A on ni w te, ni we w te. Jak stanął sobie na środku tam, na takich kratkach, tak widzimy, że dalej sobie stoi. I dopiero jak się wrócił ten obiektyw, to dopiero się zaczął tam obniżać ten środek. No z tego, stąd wynika, że to jest wada jakaś obiektywu. To są części ruchome i pamiętajmy, tam wystarczy minimalny jakiś luz, żeby na tym powiększeniu ten luz wyszedł na jaw. Nawet gdyby istniało to odgięcie promienia, to nie bylibyśmy w stanie, wbrew temu, co Mariusz Szczytyński twierdzi, wykryć tego odgięcia, ponieważ ja postanowiłem przeprowadzić małe obliczenia. Te obliczenia wynikają z proporcji, ja je na zasadzie proporcji obliczyłem i no, z dostępnych danych, które w innych Mariusza Szczytyńskiego filmach znalazłem, wynika, że na odległości 1 km promień powinien podnosić się o 16 cm. Zrobiłem zatem takie obliczenie i chciałem zobaczyć na odległości 5 cm, czyli tak jak gdzieś ta soczewka się będzie przesuwać w tym aparacie, na ile on się będzie odginał na tej odległości, na tym dystansie 5 cm. I zrobiłem to w arkuszu kalkulacyjnym LibreOffice, będzie można sobie pobrać ten arkusz, wpisać inne dane, zobaczyć, czy to jest dobrze, bo może nie jest dobrze obliczenie zrobione. I zobaczcie, na odległości 5 cm promień podnosi się o 0,008 mm. Żeby zobaczyć to odgięcie promienia, jeżeli ono by naprawdę istniało, to musielibyśmy użyć jeszcze mikroskopu oprócz tej soczewki drugiej. Bo właśnie o tyle podnosi się ten obraz. A więc co mamy? Mamy to, że obraz jest zawsze na Mariusza Szczytyńskiego aparacie, jest zawsze środek obrazu, czyli miejsce, gdzie rzeczywisty środek obrazu, czyli w miejsce, gdzie ten obraz się nie podnosi, jest zawsze w tym samym miejscu. Może nie zawsze, ale mniej więcej w tym samym miejscu. Jest... Co dalej jest? Jest dalej to, że u Karola na filmie jest, do pewnego momentu się podnosi. Ja znalazłem jeszcze dodatkowo jeden film, gdzie człowiek jakiś tam robił przybliżenie tego słynnego mostu. Robił przybliżenie i co mu wychodzi tutaj? Zobaczmy. Widzimy? Czy widzimy tutaj jakieś przesunięcie się obrazu? Czy widzimy tu jakieś przesunięcie się środka obrazu? Widzimy? No nie widzimy. Nie ma tam przesunięcia obrazu. Przynajmniej nie ma tak na pierwszy rzut oka. Przynajmniej na pewno ten film nie mógłby być wykorzystany przez Karola, czy też przez Mariusza Szczytyńskiego do propagowania tej teorii. Ponieważ tutaj jest to niezauważalne. W rzeczywistości po dokładnej analizie ja dokładnie zanalizowałem ten film i tam przesunięcie minimalne jest, ale jest bardzo minimalne. Ale to dowodzi, że to nie jest jakieś odgięcie promienia, tylko jest to odgięcie wynikające z jakiegoś przesunięcia soczewek w aparacie, bo tam wiadomo, że to jest wszystko ruchome.
i to zależy od dokładności wykonania danego aparatu. Widocznie ten aparat, którym robił ten gościu ten most, jest lepiej wykonany niż aparat innych, którym się podnosi ten środek obrazu. Pozornie wszystko pasuje, tak, tutaj w tym filmie Szczytyńskiego, logicznie niby, to jest pozorna logika, to jest tak zwana pozorna logika i jemu to pasuje. Na przykład można zrobić obliczenia matematyczne, które będą udowadniać, że 2 razy 2 jest 5 i też będzie tam pozornie się wszystko zgadzać, tak jak u Szczytyńskiego się zgadza i tak w całym tym niebocentryzmie się właśnie pozornie wszystko zgadza. Natomiast jeżeli zbadamy bliżej ten przykład, który byśmy tam, ktoś nam przedstawił, ten 2 razy 2 jest 5, to tam w pewnym momencie zachodzi sprzeczność logiczna, ponieważ występuje dzielenie przez 0. Jest taki moment, że występuje dzielenie przez 0. I tutaj u Mariusza Szczytyńskiego w tej teorii też występuje takie dzielenie przez 0. I również w tym filmie występuje dzielenie przez 0 i w tym właśnie twierdzeniu, w którym jest, on mówi to o odgięciu promienia do góry, również takie dzielenie przez 0 występuje. Te dzielenie przez 0 trudno zauważyć, ale kiedy porówna się z filmem, w którym on opowiada o doświadczeniu z Brighstone, to jest film o efekcie lornetkowym, to wyraźnie widać, że mamy do czynienia z dziwną kwestią. Tutaj promień podnosi się i obraz opuszcza się w dół, natomiast tam, podczas powiększenia, horyzont podnosi się do góry. Na czym polega dzielenie przez zero? No na tym, że skoro tam obraz podnosi się do góry, rzeczywisty obraz, a tutaj tylko środek obrazu się podnosi do góry, to teraz w zestawieniu tych dwóch zasad, co wychodzi? Wychodzi wyzerowanie. Wychodzi zero. A więc tutaj podnosi się do góry horyzont, a tutaj opuszcza się wskutek ruchu tej soczewki. Więc widzimy wyraźnie, że te podniesienie tego horyzontu nie miałoby miejsca, ponieważ by się to wyzerowało, by się to wyniwelowało. To jest tak, jak podnosi się plus 1, a tutaj obraz opuszcza się minus 1, a więc plus 1 minus 1 daje 0, a więc nie powinno się nic podnosić. To wynika z zasad matematyki, zasad logiki, no ale jak już wiemy, Mariusza Szczytyńskiego dowody z logiką nie mają nic wspólnego i on wyraźnie o tym mówi w swoim filmie. Czy chcecie dalej wierzyć w tą teorię, bo może już nie chcecie wierzyć, nie wiem, jeżeli wierzycie. Ja to mówię do osób, które wierzą, bo osoby, które nie wierzą, jest to dla nich oczywiste, że ta teoria jest do kity, że ta teoria w ogóle się nie zgadza z żadną, w ogóle z niczym, co obserwujemy w otoczeniu. Jeżeli chcecie wierzyć sobie w tą teorię, to pamiętajcie, że na tą teorię nie ma żadnych dowodów i Szczytyński na przykład w ostatnim filmie to mnie w ogóle już rozwaliło. Tam on omawia doświadczenie jakiegoś Niemca z laserem. Nie wiadomo, czy to doświadczenie w ogóle się odbyło, bo nie ma żadnych zdjęć z tego doświadczenia, ani żadnego sprawozdania. Tam jest tylko krótka informacja, że facet poszedł nad jezioro, wziął laser, zmierzył paliki, zmierzył wodę, zmierzył odległość do tej wody, gdzie ten laser uderza w te paliki i wyszło mu to, że to jest zgodne z klęsłą Ziemi. A na końcu jeszcze tego filmu twierdzi, że geodezja nie potwierdza życia na zewnątrz kuli, tylko wewnątrz. No to pokaż mi, Szczytyński, kłamco, faryzeuszu, pokaż mi zdjęcie niwelatora, który uderza w wodę, ponieważ no tak to wynika, tak? Bo ty twierdzisz, że mamy zawsze horyzont na poziomie oczu. No tylko pytanie teraz, dlaczego jak Zamos wziął niwelator i dlaczego jak Kepler też, który jest głosicielem waszej teorii, wziął niwelator i poszedł nad wodę, to dlaczego mu to ten niwelator nie pokazał horyzontu na poziomie oczu, tylko pokazał mu nad wodą. Zarówno u Zamosa, jak i zarówno też u Keplera. A więc Szczytyński, kłamiesz. Kłamiesz i ludziom kłamstwa wciskasz. Jesteś zwykłym, perfidnym szulerem, który oszukuje ludzi w żywe oczy, łże ich i żeby właśnie te ugarstwa twoje nie wyszły na jaw, to usuwasz niewygodne komentarze, które mogłyby naprowadzić ludzi na jakiś trop. Poza tym stosujesz technikę takiego wyśmiewania, takiego drwienia i sugerujesz, aby odrzucić swoją logikę, ponieważ twoje dowody są przeciwne jej. Pamiętajmy, dowody są logiczne, wbrew temu, co Mariusz Szczytyński próbuje wam wcisnąć. Prawda jest logiczna, a on
głosi wam kłamstwo, dlatego mówi, że to jest nielogiczne. Bo to jest nielogiczne, bo kłamstwo jest nielogiczne. Może być pozornie logiczne do pewnego stopnia, natomiast przy dokładnej analizie, zobaczcie, wiecie jak ja dokładnie analizowałem te jego filmy, ten jego film? Ja przez parę tygodni to analizowałem to. Ja jego filmy, jego w ogóle słowa i to, co on tam głosi, to ja rozważam przez parę tygodni. Odkąd ja zrobiłem film o geodezji, to czuję się tak, jakbym kopał leżącego. Ta teoria nie ma żadnych podstaw. Ta teoria nie ma najmniejszych podstaw. Wszystko opiera się tutaj na braku logiki, na odkręcaniu rzeczywistości, na wykręcaniu faktów, na zatajaniu faktów, na usuwaniu komentarzy, na usuwaniu niewygodnych rzeczy. Na tym to polega wszystko, ta teoria. Tylko to, tylko na tym. W następnym odcinku przyjrzę się bliżej temu doświadczeniu Martina Henricha z tym odgięciem promienia. Przyjrzymy się jego wynikom, od czego te wyniki mogą zależeć i czy tak naprawdę wskazują na wklęsłą Ziemię. Zobaczymy to już w następnym odcinku.